Posłuchajmy reportażu znakomitego informatyka, społecznika i literata Piotra Fuglewicza. Jest to reportaż oparty na doświadczeniach, jakie pozyskał przy zaangażowaniu się jako wolontariusz przy przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy na dworcu kolejowym w Katowicach w dniu 8 marca. Reportaż ten za zgodą autora opublikowany został również w marcowym numerze miesięcznika Kreatywni. Piękny dzień dziś miałem. Widziałem pięknych ludzi. Przeglądając rano Facebooka, zauważyłem wezwanie, że są potrzebni tłumacze w punkcie na dworcu w Katowicach. Ucieszyłem się, że jednak nie zostałem z rosyjskim jak Himmelsbach. Wsiadłem w tramwaj i za chwilę byłem na dworcu. Podszedłem do punktu rejestracji, otwarłem usta, że szukali tłumaczy. Bez słów dostałem żółtą kamizelkę i pokazano mi miejsce obok rejestrującego przyjezdnych urzędnika wojewody. To, że nie jest od mojego wojewody, cienia znaczenia nie miało. Rejestrację maksymalnie uproszczono. Imię, nazwisko, data urodzenia, data przejścia granicy, numer dowodu. Pomoc przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę po wybuchu wojny. Inni kierowani są do swoich ambasad. Organizacja taka, że wychodząc z tunelu przybysze napotykają dwa stoiska wydawania żywności i artykułów kosmetycznych. Oraz tego, co ludzie przynoszą bez przerwy. Widziałem, jak ktoś dostał klatkę na kota. Te stanowiska obsługują młodzi ludzie. Harcerze, młodzi Ukraińcy i młode głównie Polki, choć nie tylko. Dostawa żywności i picia trwa nieprzerwanie. Ciastka, batoniki, naleśniki z nadzieniem, parówki, frankfurterki, kawa czy herbata. Przyjezdni zachowują się godnie, żadnego pchania się, brania na zapas. Nie wiedzą na wejściu, że przez 8 godzin, które tam byłem, przy ciągłym napływie tłumu, jedzenia i innych rzeczy tylko przybywa. Były wózki dla dzieci, nawet i darmowe karty SIM Playa. Loteria po prostu. Po 15 pojawiają się ludzie po pracy swojej. Bez gadania, kamizelka i wcielenie do korpusu. Dla wszystkich jest robota. Ważne, że Ukraińcy czują się bezpiecznie. Robią niesamowite wrażenie. Opowiadają swoje historie i nie ma stuporu, paniki, ponurego pogrążenia w sobie. Jest godność i cierpliwość. Nie ma ruskiego prostactwa. Po kilku dniach w piwnicy i 2,5 dobach podróży z Charkowa dwie matki, każda z trójką dzieci, wyglądają na zmęczone, ale są schludne i niepokonane sytuacją. Techniczny szczegół, który mnie nieco zdziwił. Widać, że były przygotowane do wyjazdu, większość ma nowe paszporty biometryczne i zafoliowane akty urodzenia dzieci. Za to prawie absolutnie nie widać plecaków, które wydawałyby się bardziej praktyczne w takiej podróży. Walizki na kółkach i miękkie torby podróżne. Bagaż raczej niewielki. Rejestracja daje prawo do miesiąca zakwaterowania za darmo, raczej już w salach gimnastycznych czy innych przystosowanych kwaterach marszałkowskich. Już raczej poza Katowicami. Słychać Dąbrowę Górniczą, Istebną, Ustroń i inne. Problem z transportem. Czeka się i 3 godziny na podwózkę, ale zgłaszają się ludzie prywatni, że kogoś przyjmą pod dach. Ze mną rozmawiają tacy, co wezmą matkę z 2 dzieci. Nie umieją po rosyjsku, ale po chwili już są dogadani. Pytam na ile? Na 2-3 miesiące mogą, jeśli trzeba. Na początku czytam paszporty i podaję koledze, który je do komputera wpisuje. Potem pojawia się Ukrainiec mówiący po polsku i mnie luzuje. Awansuję na krzykacza, dostaję szczekaczkę i odczytuję listy do transportu. Burdel jest kosmiczny, co kocham, bo go razem kiełznamy. Czuję się w takich warunkach jak wieloryb w wodzie. Z uwagi na to, że gromko gwariłem po rosyjsku, staję się rozpoznawalnym punktem informacyjnym. Doradzam, skąd wziąć SIM, załatwiam hotel koło dworca, objaśniam zasady i tak dalej. Podchodzą dwie Ukrainki. Czy mogą ogarnąć wysypujące się z worków śmieci? Wołam do punktu wydawania wszystkiego o czarne worki i rękawiczki. Po chwili Ukrainki sprzątają i wynoszą do pojemników śmieci. Wołam panią z maszyną pucującą podłogę i po kilku minutach już jest czysto. Ukrainki już tego pilnują.
Ludzie płyną bez przerwy z darami. Ochotników jest 50 osób. Wszystkie mają pełne ręce roboty i samo organizują się perfekcyjnie. To jest coś niesamowitego. Samoorganizujący się chaos według Mandelbrota. Czyste piękno. Przychodzą ludzie oferujący transport. Dziewczynka płacze, bo mama za długo stoi w kolejce. Ją zostawiła przy ścianie. Młody Ukrainiec próbuje ją pocieszyć, ale mała jest uparta. Wchodzę do księgarni obok i pytam, czy mają jakąś zabawkę dla dziecka. Mają żółtą kaczuszkę, która jak się mocno nią o coś walnie, to błyska różnymi kolorami. Nie wiem, czy to pedagogiczne, ale rozumiem potrzebę walnięcia czasem kaczką o ścianę. Ponieważ zabawka jest dla ukraińskiego dziecka, pani sprzedawczyni daje mi od ręki 25% zniżki. Dzieciaki w ogóle już zakomodowane i zaprzyjaźnione ze sobą. Z boku stoją świadkowie Jehowi z tabliczkami i czekają na braci. Oczywiście są drobne incydenty. Cyganka przychodzi z awanturą, że chce do hotelu, a tu podobno będą w warunkach być może hostelu czy akademika. Grzecznie odsyłam ją do diabła. Jakaś grupa jechała do Ustronia, ale im było za daleko i kazali się odwieźć na dworzec z powrotem. W sumie jest poważnie, konkretnie, sprawnie z ogromną przyjaźnią, szacunkiem i bezczułostkowości. Polacy są taktowni, Ukraińcy wdzięczni, ale bez specjalnej wylewności. Jeden z piękniejszych moich dni w ostatnich latach. Buduje się mocna przyjaźń, by nie powiedzieć braterstwo, między dwoma narodami. Duchy przeszłości wydają się być pokonane. Jutro też idę. Przedstawiliśmy relację Piotra Fuglewicza z jego doświadczeń pracy wolontariusza pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dla Radia Młodzi i Wolni, Paweł Smolnik.